Witajcie kochani, tutaj ojciec Romek Groszewski. Kolejne nagranie z cyklu Drzewo Figowe. Tym razem Jezus skarży się na pokolenie, do którego głosi, wobec którego przemawia, że jest tak jak rozkapryszone dzieci, które się skarżą, że no właśnie, biadaliśmy, a nie płakaliście, śmialiśmy się i graliśmy, a wy nie cieszyliście się z nami. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł i nie pił, a wy mówiliście, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie, żarłok i pijak. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. W wielkim skrócie i lekkiej parafrazie Ewangelia dzisiejsza. O co w niej chodzi? Mówiąc najprościej, chodzi w niej o to, że każdy powód jest dobry, żeby się nie nawrócić. Każdy powód jest dobry, żeby się nie zmienić. I na pewno mamy mnóstwo wymówek, mnóstwo usprawiedliwień, mnóstwo jakichś pomysłów, które mówią, zmiana tak naprawdę jest niemożliwa. A już najlepiej jest to zwalić po prostu na kogoś innego. Na księdza, kierownika duchowego, że to jego wina, że on nie dość dobrze mi pomaga, że ksiądz w ogóle w parafii to jest słaby, że ten proboszcz to jest beznadziejny, a ten spowiednik to mnie w ogóle nie rozumie, albo mój terapeuta jest zły, albo psycholog, z którym się konsultuję, albo to moi przyjaciele, albo moja rodzina, środowisko, w którym jestem, oni wszyscy to, co robią, sprawia, że ja nie mogę się zmienić, że ta zmiana się nie dokona. A problem jest w sercu i to na to zwraca uwagę Jezus, że nieważne, kto mówi prawdę, czy jest to święty, który jest ascetą, czy święty, który nie jest ascetą, prawda pozostanie prawdą, niezależnie od tego, kto będzie ją mówił. Nawet pamiętam kiedyś taką sytuację, przy jakiejś dyskusji, że ktoś tam powołał się na jakieś niechrześcijańskie źródło, czy to był buddyzm, czy to był szintoizm, nie wiem dokładnie już teraz, jaka to była. Ale to było zdanie, było prawdziwe, było mądre, nawet było bardzo ewangelicznym zdaniem, troszkę oczywiście sparafrazowanym. I ktoś powiedział, że nie, on tego nie przyjmuje, ponieważ to jest właśnie niechrześcijańskie. A prawda nie jest chrześcijańska, ani niechrześcijańska, katolicka, ani niekatolicka. Prawda jest prawdą i jest zawsze aktualna, niezależnie od tego, kto ją mówi, kto nam by tę prawdę głosił. To jest ten problem właśnie, który mają też z Jezusem jego tak zwani ziomkowie, że no przecież to jest Jezus, no co on nam może powiedzieć? No. A jeśli chodzi o nauczycieli mądrości, to zawsze się można do któregoś przyczepić, że nie wiem, że koloratki nie ma na przykład. Nie. Ja tego księdza nie słucham, bo on koloratki nie nosi. No, nie trzeba. Nie trzeba. Albo ja tego księdza nie słucham, bo on jest tradycjonalistą i odprawia mszę świętą tylko właśnie przodem do versus deum, tak to się mówi, i nosi sutannę i właśnie... Zawsze znajdziemy sobie jakiś powód do tego, żeby tego, który mówi nam prawdę, skrytykować. Ale chodzi po prostu o to, że nie chcemy się nawrócić. I nasze serce jest oporne. I moi drodzy, im szybciej sobie uświadomimy to i przyznamy się do tego, że tak naprawdę to robimy wszystko, żeby się nie nawrócić, żeby się nie zmienić, żeby nie poznać prawdy o naszym sercu. Nawet wtedy, kiedy mówimy o tym, że chcemy, to ten opór w nas może być gdzieś głęboko ukryty i podświadomie możemy sabotować wszystkie próby leczenia, próby pomocy nam. O tym powiedzą wam też terapeuci, że często po prostu stawiamy opór prawdzie. Stawiamy opór prawdzie, bo ona często boli. Bo ona często boli. I wolimy żyć iluzjami, które sobie wytworzyliśmy na swój temat, na temat Pana Boga, na temat ludzi wokół nas. Mamy mnóstwo różnego rodzaju prawd, w cudzysłowie prawd, którymi żyjemy,
Ale na szczęście Pan Bóg jest cierpliwy. Pan Bóg jest cierpliwy i ma swój czas i możemy zaufać temu, tej Jego powolnej pracy w nas. I prosić Go o łaskę. I prośmy też w tej modlitwie na koniec, abyśmy nie stawiali oporu prawdzie, abyśmy nie stawiali oporu łasce i aby On nam pokazywał te wszystkie miejsca, w których ciągle to się dzieje. I módlmy się wspólnie. Dobry Ojcze, prosimy Ciebie, daj nam taką łaskę, abyśmy byli wierni Tobie. Abyśmy byli tymi, którzy mają odwagę do tego, żeby spojrzeć w swoje serca i ujrzeć w nich prawdę. I prosimy Ciebie o to, abyśmy byli na tyle pokorni, abyśmy umieli jej słuchać, niezależnie od tego, kto ją głosi, abyśmy mieli być na nią wrażliwi i ją rozeznać, niezależnie od tego, kto ją głosi. Bo wierzymy, że Ty nieustannie do nas mówisz. Nieustannie do nas mówisz o swojej miłości i to nas przemienia. Prosimy Cię o tę łaskę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzięki za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Pa.